Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy środę 9 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pamiętam, kochani, że kiedyś z moimi kolegami, kiedy graliśmy w piłkę w dzieciństwie, postanowiliśmy, że zmienimy przepisy dla naszych potrzeb, tak żeby nam było wygodniej. A więc stwierdziliśmy, że nie będziemy grali na spalone, nie będziemy grali na auty, natomiast bramkarz będzie lotny. Takich przepisów nie ma, ale my sobie po prostu tak ustaliliśmy, bo nam tak było wygodniej. Czasem niestety zdarza się, że prawo ogólnie ustanowione dla wszystkich ludzi w danym państwie czy w jakiejś społeczności jest naginane przez niektórych i dostosowywane do swoich, że tak powiem, do swojej wygody. O wiele gorzej, kochani, jest, jeżeli ktoś prawo Boże albo prawo naturalne próbuje nagiąć do swoich potrzeb czy do swojej wygody, tłumacząc jakieś niewłaściwe i patologiczne zachowania jako normalne, jako takie, które powinny być respektowane przez wszystkich ludzi. Czasem również zdarza się, czy zdarzało się w historii, że niektóre księgi z Pisma Świętego, ponieważ były niewygodne, były albo fragmentarycznie, albo zupełnie po prostu eliminowane, jako te, które nie powinny znaleźć się w kanonie Pisma Świętego. Jako niewygodne, albo jako takie, które nie pasują do ogólnej koncepcji naszego życia i naszego pojmowania teologii. W zeszłym roku podczas kapituły prowincjalnej ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś przyjechał do nas, do Franciszkanów. Celebrował w kaplicy seminaryjnej Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów mszę świętą i powołał się na takie zdanie księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Powiedział tak: czy chcecie znać Ewangelię według świętego Franciszka? Otóż Ewangelia według świętego Franciszka jest taka: cztery Ewangelie bez komentarza. Święty Franciszek z Asyżu był takim świętym, który postanowił, że nie będzie komentował ani interpretował Pisma Świętego, ale będzie żył według Słowa Bożego. I w tym kontekście, kochani, moja wypowiedź i mój komentarz właściwie dzisiaj jest zbyteczny. Musimy tylko pamiętać, żebyśmy Słowa Bożego nie chcieli znosić czy naginać, ale żebyśmy według tego Słowa Bożego żyli. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.